za daleko oni się zapuszczają. Czy to będzie moja pierwsza klęska? Nie, dam sobie radę, nie? Dam sobie radę, spokojna głowa, trzeba wierzyć. Wstaję trochę min. O, jest za blisko. Dobra, tutaj trochę też postawimy. Więcej wieżyczek. Nie mam pieniędzy na wieżyczki. Damy radę. Spokojna głowa. O, nie, zniszczyli mi wieżyczkę. Kurczę. Kurczę. Ale musimy wierzyć, że się uda. Musimy wierzyć. Bo co my mamy bez wiary? Nic nam nie pozostanie bez wiary. Dam radę. Przyspieszę trochę. Nie niszcz mi wieżyczki, nawet mi się nie waż. Ja mam pieniędzy, żeby kupić nową. Przyspieszę. Tu się znajdują pieniądze. Kolejna wieżyczka. Boże, ile ich jest? Kurczę, próbują inną stroną się przemknąć. No, stracimy trochę tutaj tych budynków. Ale ważne, żeby się po prostu udało to przejść. Więc tak, ta taktyka nie była moją najlepszą w całej mojej karierze. Kompletnie popsułem tą misję. Źle mi poszło. Trudno się mówi. Oculus enormus! Och no! Koszt to jest ogromne! Co? Dam radę. Blast Cannon. Mamy już Blast Cannon. Co to jest? Kolektor. O, tym możemy przyspieszać zdobywanie surowców z tych minerałów. Ale tu są czołgi. Ja chcę czołgi. Jezu, 2500. Bójcie się Boga, człowieku. Jak mogą być tak drogie? Dobra. Rafineria, rafineria. Dajcie mi tutaj pieniędzy więcej. Okej. Nie podoba mi się to, że jest tutaj aż tyle dróg, którymi mogą się do mnie dorwać. Więc tak, nie mam pieniędzy na czołgi. Chcieli, żebym kładł blast kanony, więc się robi. Jeden koło drugiego. Pieniądze. Zawsze mile przyjmę. No i co, przyspieszę, zobaczymy jak mi się pójdzie. Ale oni tędy też łażą. Polercia. Muszę tu zrobić ścieżkę z min. Do czasu, aż będę mógł coś tam wybudować. Przyspieszę, co my na to. Dobra, i mogę blasta tu postawić. Dobra. Jakoś idzie. Postawić tu też heavy blastera. I na razie jakoś idzie, jakoś. Postawię jeszcze jednego heavy. I nie jest tak źle, jakbym myślał. Jakbym się obawiał. Myślałem, że będzie gorzej. Mogę sobie pozwolić na postawienie multiblastera tutaj i na więcej już sobie nie mogę pozwolić. O nie, tu się robi za gęsto. Kurczę, zniszczyli mi wieżyczkę jedną. Muszę ją odnowić, bo będzie ciężko. Tutaj postawię troszkę min, żeby ich tutaj trochę przytrzepać. I co, i co? I daliśmy radę. Przyspieszymy. O nie, tu jeszcze jedna fala jest. Okidoki. No oczywiście na koniec pełno kasy musiałem dostać, nie? Continue. No nie, będą atakować z każdej strony. Znowu. Nie podoba mi się to. Przydałyby się barykady. No cóż, wspomniał o barykadach. Mam te czołgi. Mocniejsza kawa. Co mi da mocniejsza kawa? Ona mi nie da więcej kasy. Może kupimy te barykady?
Chociaż nie wiem do końca, jak mapa będzie wyglądała i czy w ogóle mi się przydadzą. I nie wiem, czy chcę na to tracić czasu. Być może weźmiemy kolektora, który nam będzie zwiększał źródła pieniędzy, będzie szybciej zbierać minerały, będzie nam pomagać. No i tak, będą nas spotykać z każdej strony. Dobra. Kolektora możemy podłączyć do obydwu, dobra, więc to jest moc. I z której strony na pewno będziemy atakował wielki gigant, to jest pewne. Chciałbym wiedzieć, z której. Fajnie by było móc oddalić to. Albo przydałaby się jakaś minimapa. Okej, idą tutaj już. Muszę rozważnie układać te wieżyczki. To jest pewnie ostatnia misja z Księżyca, dlatego atakują nas z każdej strony. Chociaż tak naprawdę nie z każdej strony. Z góry i dołu nie atakują, tylko z dwóch boków. No i co? Czekamy na nich. Co innego mogę zrobić? Tu mogę jeszcze jedną wieżyczkę postawić, na pewno mi się przyda. Ojej, tutaj trochę się ich nazbierało. No ale... muszą dać sobie radę. Zrobię, że tak powiem, tutaj małą przeszkodę, w razie gdyby ktoś się przedostał. Przyspieszę trochę. Ostrożnie trzeba podejść do tej misji, jak widać. Ale my sobie damy radę, bo czemu mielibyśmy sobie nie dać, że jesteśmy zaje fajni. Nie mam tutaj żadnego mega titana? Obawiałem się, że coś ogromnego mnie zaatakuje. No ale jak widać, na razie się na to nie zapowiada. Czekajcie, gdzie jest ich więcej? Tu jest ich więcej, postawię tutaj faktorię małych druidów. O, tu już zaczęli przechodzić już moją linię obrony. Oj, wieżyczkę mi zniszczyli. Tutaj też się przedzierają już powoli. O, oby mi min wystarczyło na nich wszystkich. Tutaj ich przetrzepiemy trochę. O, tutaj się fala już skończyła. Aż ty mały gówniarzu, chciał mnie z kosem tam wziąć. Przyspieszę. Zdychać. Okidoki. Naprawdę myślałem, że mnie coś ogromnego zaatakuje. Wysadziliśmy w powietrze już 250 tytanów. Widziałem mały błąd, bo mi wyskoczyło, że znowu zniszczę 1000 tytanów. To był mały błąd. Ach, teraz mnie coś ogromnego zaatakuje. Lewiatan klas tytan. O, następne miejsce będzie na Marsie. Nie wiem, do czego mam teraz dodawać. O, to też są jakieś te rakiety. Do rakiet potrzebuję tego i później jeszcze tego. Dobra, więc weźmiemy sobie teraz balistykę. Technologię. Na pewno nam się to przyda. Dobra. No wiem, że Large Enemy nadchodzi. Zostawimy tutaj trochę rafinerii oraz tych przyspieszaczy. Okej. Okay. Tam się ładna sieć wywiązała. No i teraz będę nas z każdej strony atakować. Ja barykad nadal nie mam, nie? To jest Cooling Tower. Cooling Tower. No. Idzie! Idzie! Patrzcie go, patrzcie go. Ogromny jest. Na razie... okej. Na razie tym się baw. Typujemy z innych stron. Już powoli wychodzą.
Zrobimy tutaj mocną obronę. Wiem, że trochę blisko naszej bazy, ale najłatwiej będzie mi, że tak powiem, skupić się na jednym punkcie, niż każdą z osobna ścieżką zajmować. Stawimy jednego. Chciałbym postawić jedną wieżyczkę tam. Kurczę, ale nie mam pieniędzy na razie. Okej, okay, już są pieniądze. Atakuj go. Przez całą dróżkę masz tutaj miny, na które masz włazić. No, a wy tutaj sobie... Kurczę, pieniędzy nawet na miny już nie ma. Zniszczy mi tą wieżyczkę? A, to idiota durna. No znaczy, jak jest idiota, to już i tak jest durny. Więc nie musiałem tego dodawać. Fajnie by było, gdybym mógł postawić czołgi, ale nie ma mowy, żebym mu zbierał kasę na czołgi. Kurczę, on ma za dużo życia. On ma za dużo życia. Trzeba go ściągnąć. Dajecie radę? Tu jest coś fajnego. Smart bomb. O, ale to było mocne. Mam jeszcze jedno. Tutaj. To było fajne. Dobra, już się nie do końca jej boję. Już wygrałem tą misję, mogę powiedzieć. Wręcz. I teraz powinienem przegrać, przez to, że tak powiedziałem. Za to jest, że jestem pyszny. W moim wypadku pycha. Pyszny ma takie dwuznaczne znaczenie, bo mogłoby być pyszny, jako że tak powiem, zachowanie człowieka, cecha charakteru, że ktoś jest pyszny, lub że jestem pyszny jako zupa. No ale... Dobra, koniec tych żarcików. Kurczę, on jeszcze żyje. Już nie żyje. Dobra. Ha, mogę czołgi postawić. No, buduj się czołgu. Ej, miny mi się skończyły. To wszystko przez moją pychę. Dacie radę, wierzę w was. A, jeszcze mam te inne miny. Dobra. Zamrożę jeszcze raz. Co to jest? Co to mi daje? Nie wiem, co to mi daje, ale kliknąłem już kilka razy. Cholera, ile ich jest tutaj? Kurczę, miny mi się skończyły. Zaraz mi się wieżyczki powybuchają. Bo czemu nie? Już nie mam zamrażacza. Może dam radę. Ej, ale te czołgi są strasznie wolne. Zanim się doczłapią do nich. Przyszedłem, księżyc! Tak. Przeszliśmy cały świat na najwyższym poziomie trudności. Skończyliśmy misję na księżycu. Zniszczyliśmy lewiatana, tytana. No, Golda, to wiem, co to chodzi. I nie straciliśmy żadnego budynku. Patrzcie, jak dobrze. Marsu. Tu będzie ciekawie. Ale to już w następnej sesji nagrywania. Bye bye.